Jedna próba. Mówiliśmy o pewnej stabilizacji, o poziomie. Ciekaw jestem występu Bartłomieja Poczobuta, a także no, Michaela Amejaubo. Tutaj może być albo wielka historia, czyli Michael się rozwija i jest dla nas bardzo pożytecznym zawodnikiem, albo też po prostu taki przypadkowy wyskok formy. Myślę, że nie. Na pewno warto powiedzieć o tym, że to jest chyba pierwszy moment Michaela w Widzewie, w którym on ma tę serię dobrych meczów, bo wcześniej było raz lepiej, raz gorzej. No, mają pretensje widzewiacy, a zwłaszcza Przemysław Kita, że był tutaj bardzo ostro potraktowany. Ruszają teraz czwórką zawodnicy gości. Świetny odbiór. Chowałby zagrania nawet w pole karne. Tutaj pewnie szukałby gry przez środek pomocy. A tu jednak zdecydował się na takie pierwsze, powiedzmy, odważniejsze rozwiązanie. Niedokładne, ale zobaczymy co dalej. Teraz Mucha świetnie wypuścił Kitę. I uwaga, Kita w polu karnym, ale to uderzenie z voleja, mimo że był, uważacie, mieć się na baczności rywale, bo już jest sześciu widzewiaków na przedpolu. Kun, świetne dogranie na prawą stronę, centra, ale wychodzi Leszczyńsko. Właśnie w marcu tego roku. Czwarta minuta gry, teraz goście próbują podejść blisko, bardzo niebezpieczny jest Lebedyński, ale rusza teraz kontratak. Kita, świetnie, minął linię środkową boiska, piękne podanie. Spalone. Będzie, to teraz chorągiewka, to, że nie boi się wejść w dribbling i ten dribbling jest bardzo konkretny. Tomczyk w polu karnym, ale gdzieś tam mu podskoczyła futbolówka, ale widzę, że to samo zrobił obrońca, pięknie, to jest właśnie... No i chyba zagranie ręką, ale on potrafi walczyć w powietrzu o główkę. Miękka centra właśnie w jego kierunku, ale no to miało być chyba na głowę. Teraz widzę w prawą stronę dla odmiany. Dobi miał ogromne pretensje do Michaela, że Michael nie zabrał się z akcją. No i teraz Przemek zostawia piłkę, no ale to nie wiem co wymyślił. Kawować próbował, no to byśmy może mu uwierzyli. Dobiega do piłki. Nie, to miała być. Już nic nie miał. Żadnej możliwości. Teraz gramy do Tomczyka. Tomczyk pilnowany, o tak sprytnie chciał zagrać piętą. No był to jakiś pomysł. Dobrze wysoko ustawiony Mucha. I zdążył zacentrować. I jeszcze to jednak są z drużyną. Banaszewski będzie wrzucał piłkę. Ojej, no. Już powinno być dorzucenie. Bo ściągnęliśmy trzech zawodników, to trzeba to wykorzystać. Mucha, wraca piłka. Dobra centra, ale tu jeszcze Kun. Oszukuje tam jak może, żeby znaleźć miejsce. Świetnie! No tutaj musiał ratować Dominik do zagrania. Gach już wrócił. Dobra piłka. Rzut rożny jeszcze. Zobaczymy. Czy to pomoże zablokować? Nie. Dobrze rozegrali to widzewiacy. W pole karne na zamknięcie skacze Nowak, ale fauluje. Jestem. W meczu, w którym zostawił swoją drużynę po czerwonej karcie. Teraz dobra akcja prawą stroną. Świetnie tutaj wszedł Kosakiewicz. Uwaga, dogrywa bardzo niedokładnie. Bardzo. To jest zmarnowana akcja. Szkoda wysiłku kolegów. Kun do tyłu głęboko, do Muchy. Mucha miękko. Kto wyjdzie? No do końca. To rozegranie rzutu rożnego przed nami. Wysoko, piłka zagrana na 11 metr, ale strzał był tak delikatny. Nie obuwie i nie wiem, czy też on nie będzie zawodnikiem, który zaraz pójdzie się rozgrzewać, bo zdjął w tej chwili. Teraz jest szansa po lewej stronie, jest Michael Amejaubo, ale udało mu się ograć dobrze. Zagrana piłka płaska dla odmiany, ale czujnie. Po prostu Paweł ma problemy. Ładnie on powinien... teraz właśnie Poczobut do prawej. Powinien dostawać piłki, uwaga, Kosakiewicz, ale Leszczyński bardzo pewny. Szukanie wolnego zawodnika, ma szansę na dokładne wejście zespół gości. Dobrze, dograna piłka do Lebiedyńskiego, na szczęście zablokowali widzewiacy. To uderzenie szło. W formie teraz Kosakiewicz w pole karne z kaczem Amejał. Przeszła ta piłka gdzieś tam po obrońcach i też Michael był bardzo blisko tego, aby wykończyć tę sytuację. Za moment zobaczymy to w powtórce. Tam nie było. Był blisko, tak jak powiedziałeś. Na piąty metr. No, czy uderzy z tej odległości? Niepotrzebnie. Wejściem, miało być wejściem Smoka, a na razie jest takim wejściem, po którym no, zbieramy tylko padki. Świetnie Robak, nie ma, nie wyszła piłka. Marcin Robak jeszcze po nodze obrońcy. Okazał się ogromnym cwaniactwem, proszę bardzo. Jak z łatwością wygrał piłkę. Tutaj ta piłka na jego głowę.
Świetnie. Brawo, Mateusz. Świetne wejście na prawą stronę do Kity. Kita próbuje dogrywać. W krótkim okresie po swojej stronie świetnie teraz poczobut w defensywie. Brawo dla niego. Świetnie wypatrzył Kosakiewicza, który został. Będzie szansa dla Widzewa, ale niedokładnie zagrał tak Kosakiewicz. A teraz Możdżeń. Dobrze do prawej. Michalski, będzie dośrodkowanie na zamknięciu. Jest Michael, ale nie mógł wygrać tej. Teraz do Żółtka. Bardzo niedokładnie. Dzisiaj mamy problemy z dokładnym podaniem. Michael nie zdecydował się na indywidualną akcję. Jeszcze jedna wrzutka. Dwóch zawodników, ale ma miejsca. Boże. Co to zrobił w tej chwili Łukasz Kosakiewicz? No na razie niestety prowadzi Łukasz Kosakiewicz. Teraz Robak dobrze przez plecy podłączył się do akcji Kita. On się rozpędza do Michaela. Już w polu karnym. Amejał ślizgiem prosto. Szuka dla siebie miejsca. Wbiegamy w pole karne. Zostaje. Ręka, rzut karny. Ależ tu mieliśmy. W końcu ta piłka gdzieś tu na zamknięcie. No tak, tu nie ma wątpliwości. To jest rzut karny. Marcin Robak przygotowany. Czekamy na gwizdek. Jest prawa noga. Środek boiska. Ale blisko był tam Leszczyński. Ale Marcin Robak precyzyjnym strzałem trafia do siatki. Bramkarz gości. Zobaczmy jeszcze raz. Robak bardzo silnie wykonuje. W pole. Michael z lewej nogi, brawo! Zrobił, no, Michael. Świetny pomysł. Widzisz, że nie ma to sensu. Mocna centra na przedpole. Piąstkowanie. Niski dogrywa. Nie ma krycia na zamknięciu, tam trzeba to wszystko zaasekurować. I tak doszli do pozycji. Próbuje jeszcze walczyć o piłkę. Arbiter już bierze gwizdek do ręki, a to oznacza, że widzę, wzbogacił się dziś o 3 punkty. Po bramce Marcina Robaka. To mogą być bardzo cenne 3 punkty. Tak jest. Wycierpiane na boisku przez 94 minuty. Nieprzypadkowo kamera pokazuje Marcina Robaka.